Któż jak Bóg? Dziwna beatyfikacja. Dziwna, bo wyjątkowa i pierwszy raz w historii Kościoła mamy do czynienia z bezimiennym świętym i wielką nadzieją dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci przed chrztem. Dzisiaj beatyfikacja rodziny Ulmów, męczenników. Mamy wielkiego świętego męczennika, o którym tak naprawdę nie napiszemy żadnej książki, bo cóż by w takiej książce miało się znaleźć? Nie miał życiorysu, nie wiemy jak miał na imię, nawet nie wiemy jaką drogą do świętości poprowadziłby go Pan Bóg. A jednak po 2000 lat rodzice, którzy stracili swoje dzieci przed ich chrztem, mogą odetchnąć z ulgą. Człowiek może pójść do nieba, nawet jeżeli nie zdążono go ochrzcić. Kościół co prawda od wieków nauczał, że możliwy jest zarówno chrzest krwi, jak i chrzest pragnienia. Zostało męczennikiem, chociaż pewnie nie było świadome nawet tego, co się wokół niego dzieje. A chrzest pragnienia to jakby założenie, że w każdym człowieku może obudzić się wiara. I nawet jeżeli okoliczności nie będą temu sprzyjały, to można przyjąć wszystkie dary Ducha Świętego, zostać wyzwolonym z grzechu pierworodnego i pójść do nieba. Myślę, że właśnie tak dzieje się w przypadku dzieci nienarodzonych albo takich, które umierają zaraz po narodzeniu, a nie zostały ochrzczone. Z pragnienia, z krwi zostały ochrzczone, miały zgładzone grzechy, w tym grzech pierworodny. Módlmy się do tego bezimiennego, błogosławionego, świętego po prostu. Dziecka, które jest w niebie. Dziecka, które jest symbolem niewinności. Kiedyś jeden z autorów duchowych pisał, że jeżeli można porównać do czegoś śmierć Chrystusa na krzyżu, to jest to tylko śmierć niewinnego dziecka. I rzeczywiście ta śmierć jest podobna. Niewinny człowiek zostaje uśmiercony. Szatan tak to wszystko zaplanował, że śmierć swoje żniwo rozlała na całą rodzinę, na kilka rodzin. Ale potęga zła jest tylko chwilowa. Zostać świętym to wielkie wyróżnienie. Ktoś może płakać nad tym, że nie było życia długiego, szczęśliwego, zakończonego pogodną starością. Ale dla Chrystusa, jak młodziankowie w Betlejem, można pójść do nieba, a tam to wszystko się spełni. Pełna pogoda ducha, szczęście, tylko starości nie będzie. Na zawsze pozostanie małym dzieckiem. A przecież Pan Jezus pouczał, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.